Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale będę komentował swoją pierwszą rozgrywkę ligi Take the Initiative, o czym więcej znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chodzi tutaj o tę rozgrywkę, gram przeciwko Destiny Riku. Tutaj gra Leon na Tarkin Townie. Ja gram Herom na Conversion Labie, czyli na podwójnym komandzie. No i od razu przejdźmy, zobaczmy jak to tutaj wyglądało. W pierwszej kolejności, z tego co pamiętam, to tutaj właśnie wziąłem tą pierwszą rękę, natomiast bałem się troszeczkę, że przeciwnik będzie za bardzo szedł w ground, a ten mój space nie był zbyt mocny, więc stwierdziłem, że trzeba będzie zrobić mulligan, no i dobrać jeszcze raz rękę, zobaczyć czy może tym razem tutaj uda się coś więcej zagrać na ziemi. No i ta ręka jest całkiem tutaj przyzwoita. Wiadomo, do wyrzucenia jest Bright Hope w tej sytuacji i tutaj zastanawiałem się, czy właśnie Attack Pattern Delta wyrzucić, czy wyrzucić prawdopodobnie Rebel Pathfindera. I jeżeli dobrze pamiętam, zdecydowałem się chyba na wyrzucenie Rebel Pathfindera i zostawiłem Attack Pattern, żeby mieć w razie czego taką późniejszą opcję na to, żeby wzmocnić te jednostki. Natomiast to chyba był jeden z takich mniejszych pierwszych błędów, gdyż no ta jednostka mogłaby mi dać więcej niż po prostu dodawanie siły w jednostkach, których miałem mało na tą chwilę i miałem po prostu drogie te jednostki. No tutaj mój przeciwnik zagrał swojego Marina, ja zagrałem Sabinkę. No taka podstawowa raczej tura. Inicjatywa i przechodzimy do następnej tury. No i teraz tak, tutaj miałem właśnie Rebel Pathfindera i znowu go usunąłem, no bo Ezra tutaj był dużo, dużo lepszą opcją, szczególnie, że Rebel Pathfinder to jest tylko 2-3, a już sam Ezra to jest 3-4. Tutaj mnie troszeczkę zdziwiło to zagranie, czemu ten Fleetly Tandem zaatakował mi w Sabinę, a nie zaatakował w bazę za 5. No może dlatego, że nie chciał tracić jednostki, ale mimo wszystko tak jakoś, może nie miał innych po prostu kart do zagrania i dlatego tak w taki sposób tutaj zagrał. No i tutaj ja prawdopodobnie też popełniłem dość duży błąd, bo zamiast zagrać jednak tego Ezra i troszeczkę spróbować spowolnić przeciwnika, no to poszedłem w resupply. Chciałem przyspieszyć swoje następne tury. Widziałem tutaj, akurat mi doszedł Zeb. Także to jest całkiem niezła opcja. No i w tym momencie wypada Ezra, bo mam już silniejsze od niego karty. Tak jest, tutaj od razu mój przeciwnik już nie próżnuje 6 w bazę. Aha, tutaj zdecydowaliśmy się, że jednak będziemy oznaczać ilość życia, a nie ilość obrażeń. No i tutaj zastanawiam się, czy prawdopodobnie, czy użyć Conversion Laba, ale tak, no to będzie chyba najlepszą opcją, żeby to zrobić. Bo teoretycznie mógłbym spróbować Kainanem, ale tak to zaciągam mu dwie jednostki, dokładnie, ściągam dwie jednostki od razu. W momencie, kiedy Zeb zakończy swój atak i pokona jednostkę, to może zadać 4 obrażenia innej jednostce, więc z automatu tutaj dużo, dużo czyszczenia stołu. Natomiast no, przeciwnik w tej sytuacji tutaj zagrywa spokojnie pojedyncze karty. Bentika tutaj zagrał, widzę. No ja w tej sytuacji wziąłem właśnie inicjatywę, no bo i tak już nic więcej nie zrobię, więc tak naprawdę byłem zdany na niego, no a miał Akbara, którym zlikwidował mi mojego Zeba. Tu widzę, kolejny Zeb się pojawił, no a tak pattern jest oczywisty na w tym momencie na zasoby. No i tu się powoli zaczyna ciężej robić, bo przeciwnik ma dwie karty i ja nie mam żadnej na stole. Nie wiem, czy w tej sytuacji zagranie Hery jako pierwszy nie byłoby najlepsze. Aha, tu się jeszcze zastanawiałem, czy na pewno dobrą kartę zresursowałem, ale tak, no tutaj zdecydowanie nie było lepszej opcji do wyrzucenia.
Tutaj mój oponent mówi, że chciałby zacząć, natomiast zapomniał chyba, że mam inicjatywę. I ja też o tym w takim razie widzę, zapomniałem, że ja powinienem zacząć, chyba że spasowałem specjalnie. Już nie pamiętam teraz. Właśnie tu wydaje mi się, że źle zacząłem. Trzeba było zacząć od Hery, zostawić sobie te zasoby i w razie czego od razu Herę dopakować za 3. W tym momencie może by to coś zmieniło. A tak. No to zaraz zresztą zobaczycie. Właśnie tutaj mój przeciwnik wyciąga Akademii Training jako pierwszy. No i już tutaj mamy leje 6, 5, 8, przepraszam, 6 w ataku. No i to już się robi powoli poza zasięgiem. Tutaj próbowałem jeszcze przygotować się na następną rundę, ale jak zobaczyłem, że już jest drugi, no to już było zbyt ciężko, aby coś tutaj zrobić. Myślałem, że jeszcze w następnej rundzie może coś wygram, ale ja w tym momencie 8 w bazę od przeciwnika, no i wiele więcej tu nie zrobię. Teraz jest dobór karny i tak naprawdę tylko i wyłącznie pytanie, czy coś mnie ocali. No i niestety jest to tylko komand, który nie pozwoli mi zaatakować Lei, a nawet gdyby, no to jest tylko i wyłącznie maksymalnie 8, a ona jest 10 na życiu. No i nie było już czym tutaj grać. Także to jest koniec pierwszej rundy. Tutaj sobie przewinę troszeczkę do przodu. Okej, dobra, druga runda. Zacznijmy, żeby zobaczyć, jak tutaj ta ręka wygląda. Mam tutaj bardzo właśnie ciekawe pójście w Space, szczególnie, że mam Antilesa. I ponownie nie wiem, czemu zdecydowałem się, w tym przypadku zdecydowałem się na pójście w Ground. Wiem, że tu jest Sabina i Floodlight, no to jest całkiem dobry start, ale no szczerze powiedziawszy, widząc na to, że przeciwnik za bardzo nie gra w Space, to mógłbym w pierwszej turze zagrać Islands X-Winga, w drugiej zaraz Wing Leadera. Tak naprawdę, no, mieć już tutaj zaplecze w kosmosie, ale zdecydowałem się, że jednak usunę jednostki kosmiczne i przejdę sobie tutaj w stronę bezpośrednio już w stronę po prostu Grounda. Czekam tutaj jeszcze chwilkę na przeciwnika. Zastanawia, co zresersować. Widzę, że tutaj był mulligan z jego strony, tylko przewijmy sobie troszeczkę do przodu. Tutaj widzę, że dał sobie zasoby. No i co? Ja zaczynam, więc pewnie z mojej strony wyjdzie szybko Sabina. A u niego zaraz zobaczymy, co tam ciekawego wyjdzie. O, akurat poszedł w kosmos. No, także ten X-Wing mógłby mi tutaj jednak faktycznie nie poradzić sobie. Chociaż jeżeli bym zaczynał, zaszedłbym z X-Winga, on by zagrał A-Winga, bym go dopakował albo z Lightnanda wtedy i mógłbym pozbyć się A-Winga. No, tutaj mógłbym naprawdę mieć ciekawe rozpoczęcie i troszeczkę skontrować przeciwnika. Także tutaj przeciwnik chciał zagrać troszeczkę szybciej, nie zauważył inicjatywy. Natomiast ja tutaj zagram szybko Wing Leadera. A też kurczę, szczerze powiedziawszy, mogłem to inaczej rozegrać. Mogłem zagrać Fiddle Tanda i mieć dwie jednostki już na ziemi, na stole, gdzie jedna będzie 2-3 i 3-3 w ataku i druga też 3-3. Także to by było prawdopodobnie też bardziej optymalne niż te dwa expo dla Sabina. Szczególnie, że
Wing Leader, no, nie pokona w żaden sposób Wing'a. Dokładnie. Tutaj. Przeciwnik idzie mi cały czas w bazę, a tutaj dostał za 5. Teraz wyjdzie czymś swoim jeszcze. No tutaj miałby całkiem dobrą opcję zagrać Agbar, a nie, Agbar bym to nie pomógł. Open Fire, tak, tutaj Open Fire i będzie dobijał od razu Sabinę Tarkin Townem. No i w ten sposób sobie wyrówna. Natomiast no co, no ja w tej sytuacji muszę zagrać w następnej rundzie Fleet Lightnanda, żeby pozbyć się A-Winga i jednocześnie pozbyć się swojego glitera. Chyba, że coś mi tutaj ciekawego na rękę by przyszło, ale tak by to wyglądało na razie. Tak, zdecydowanie Rebel Pathfinder tutaj wypada, bo i tak mi nic nie da. Bo muszę niestety spowolnić ofensywę przeciwnika. Także zaczynam. Pewnie pójdzie Fleet Lightnant, bo to jest jedyna sensowna opcja. Tak jest, za 3 Fleet Lightnant, dokładnie. Pozbywam się, idziemy na wymianę. No i coś jest spowolniony. Natomiast nie mam tutaj za bardzo na tą chwilę jakichś mocnych kart. Mam tego Kanana, to jest najsilniejsza karta. A w następnej mi wejdzie mi Leia. No, tu widzę szybki Akbar po to, żeby mi zadać 2 obrażenia. No ja w tym momencie jestem zmuszony do tego, żeby tego Fleet Lightnanda zużyć. Zastanawiam się właśnie, czy chcę zagrać Ezre i Marina, czy chcę zagrać Fleet Lightnanda i Marina. I chyba tak jest, no Fleet Lightnanda się decyduje. Chociaż szczerze powiedziawszy, ten Ezre nie byłby to taki zły w sumie, szczególnie jeżeli bym dał mu Conversion Lab. Tak, zdecydowałem się jednak na jego wrzucenie w zasoby. No i co? Zaczynam. I będzie tutaj szybki atak. Mógłbym albo 3 w bazę, ale ryzykowałbym dużo, bo zryzykowałbym tym, że Akbar nie zginie dokładnie i zatrudnię przeciwnik z majątkami. A tak, to szybka wymiana. Tutaj przeciwnik wchodzi z Leją. I ja się w tym momencie decyduję prawdopodobnie na trudne zagranie, bo będę musiał z Conversion Lab'a użyć Kanana, żeby zadać te 4 obrażenia w Leje, tak żeby przeciwnik nie mógł sobie tak łatwo już ją podpompować, bo coś czuję, że znowu ma Academy Training. Dokładnie, to chyba spasowałem. A to był błąd, mogłem od razu zagrać. I teraz zagrywam Kanana. I to bez Conversion Lab'a. Tak, właśnie przeciwnik się mnie pyta, czy zagrywam z tym, czy nie. Ja mówię, że nie, że zostawiam w tej sytuacji tak. No a mój oponent wrzuca sobie Marina, który jest w momencie, kiedy jest 6 surowców na stole. Po jego stronie no to ma Sentinela. Może bardzo, bardzo mi zaszkodzić, no bo będę musiał się jakoś przebić. Szczerze powiedziawszy, ten atak pattern delta tutaj kompletnie nie działa, nie przeciwko takiemu deckowi. Musiałbym mieć bardzo dużo małych jednostek, a Heran na tym w ten sposób raczej nie gra. Tak jest, mój przeciwnik daje 6 zasób i zaznacza sobie Sentinela. No i w tym momencie zaczyna się robić nieciekawie, tak? 15 życia zostało.
U mnie jest Hera, która może wyjść, ale gdy wyjdzie, to przeciwnik od razu może zadać dużo obrażeń. Władzę. Bo w tym momencie by wszedł z 3-6. O za 10. Za 10 bym dostał bazę, byłbym na 5, tak, ale zdecyduję się na Herę. Ze względu na to, że chcę spróbować zaatakować. No w tym momencie mój przeciwnik jeszcze bardziej widzę, kolejny Akademii Trynik wchodzi na leje. No i tu się już zaczyna bardzo nieciekawie, bo zostałbym w tym momencie na 3 życia, jeżeli on mnie zaatakuje. I nie wiem, czy, a z automatu teraz nie muszę zaatakować Kainanem, żeby troszeczkę chociaż spowolnić tą ilość obrażeń, którą mam otrzymać. Ale z drugiej strony ten atak pattern może mi dość mocno tutaj zmienić wszystko. Decyduję się tak jednak na zmiękczenie tego ataku, żeby tutaj nie dostać za... Żeby tutaj nie dostać się za... Z tego Marina. Dodatkowo 3 tylko za 1. I teraz wchodzę w atak pattern po to, aby dać Kainanowi dodatkowe 3. Dzięki czemu ma 4 sam z siebie plus 3 to jest 7 plus 1 expa to jest 8. I zostanie mi idealnie 3 na Fleet Lightnanda po to, aby wymienić się z Leją. Tak, sprawdzam tu jeszcze raz, czy mi na pewno starczy to 10. Będzie idealnie na styk w tym momencie. No było to kosztowne zagranie. I od razu, dokładnie, od razu jeszcze w tym momencie Conversion Lab wchodzi i Plate Lieutenant będzie się wymieniał z Marinem. A Kainan zaatakuje Leję i ją pokona. Sam oczywiście też z końcem tury zostanie pokonany. Natomiast no, swoją robotę w tej sytuacji wykonał. Była to kosztowne, bardzo kosztowne, ale niestety no, było to wymagane. Tak, teraz jeszcze dwie karty. Przekazuję przeciwnikowi, że dwie karty, nie jedną ze względu na to, że jeszcze jest Hera. No i będę mógł wyleczyć pełne 3 z tego co widzę. Tak jest, tutaj mogę od razu 3 wyleczyć. No i Fleet Lightland, który wymienia się. Mój przeciwnik jest bez kart na ręce, więc tak, no, w tej sytuacji tutaj no, będzie miał ciężko, żeby cokolwiek jeszcze zrobić, szczególnie, że ja cały czas mam lidera i za chwilę będę mógł zagrać Home One'a. Znaczy za chwilę, no, za dwie tury. Ale jest to dla mnie taka dość duża nadzieja, szczególnie, że Hera cały czas ma jeszcze 3 życia. Tutaj mam jeszcze, widzę, komanda, który całkiem nieźle mi się może spisać. Tutaj Red Free od przeciwnika, z którym na razie nie mam za bardzo co zrobić. Zastanawiam się, czy komand cokolwiek tutaj da, ale to może być za mało. Pewnie wtedy co, mógłbym dać 2 expa dla Hery. I zasób. Ewentualnie przywrócić sobie jedną z kart. No tutaj dość mocno się zastanawiałem nad tym, co zrobić, bo to jest niełatwa sytuacja, gdy jestem na 9 życiach, mój przeciwnik może mnie zaatakować już za 2, no widzę tylko, ale jednak, a dalej nie mam co zrobić z jego powietrzną jednostką, która od następnej tury będzie mnie atakować za 3, ewentualnie no, wejdzie Home One. No, tutaj zdecydowałem się na zagranie
Zdecydowałem się na zagranie Arina. Przeciwnik oczywiście za dwa atakuje. I tutaj ściągam, żeby dać Marinowi expa. I tu właśnie zatrzymajmy się na sekundkę. Z tego co widzę, i ja, i mój przeciwnik, nie zauważyliśmy tego. Nie wolno mi było, to jest niepoprawne zagranie, nie wolno mi było na tego Marina dać, ponieważ on nie jest unikatową jednostką. A zarówno ja musiałem to przeoczyć, jak i mój przeciwnik to przeoczył. No i wyszło tak, że on dostał tego expa. Z tego co kojarzę, to nie miało to już w sumie żadnego znaczenia na koniec, na przebieg dalszej rozgrywki, ale no mimo wszystko warto sobie tam pamiętać, żeby jednak te dodatkowe informacje sobie zawsze gdzieś tam czytać. Tak samo jak jest właśnie z komandem, gdzie jest tylko to non-unique, czyli mogę tylko właśnie takich szeregowych przeciwników atakować. No i tutaj też poszło jeszcze dwa expa dla Marina, po to, aby mieć go troszeczkę silniejszego w razie, gdyby przeciwnik miał zagrać open fire. No i wiadomo, na zasób, żeby nie musieć się przejmować tutaj home one'em. I liczę sobie jeszcze raz, no ale z tego co widzę, jest 8 i prawdopodobnie dam sobie kanana tylko po to, aby móc go w sumie zagrać dzięki home one'owi. Tutaj przeciwnik mi pokazuje od razu, jeszcze nawet nie zdążyłem się przygotować. Mój przeciwnik od razu już pokazuje, że będzie chciał zagrywać, że będzie chciał zagrywać open fire. No, także jestem przygotowany, a on wychodzi z open fire'em, zadaje mi 3, wleje, przepraszam, w herę. No i hera kończy, natomiast no tutaj w tym momencie za 9 jest home one, żeby wszedł Kanan. No i przeciwnik ma dużą zagwozdkę, no bo może mi zadać teraz 3 w bazę. Zostanie mi 4. Tak, tutaj ponad liczy, czy na pewno mi starczy, czy na pewno miałbym to 9. Więc tłumaczę, że tam jeszcze poszedł komand, więc jak najbardziej. No, zostaje na 4 życia. No i w tym momencie najszybko, co mogę zrobić, no to jest atak, żeby uzyskać tym jedno życie, ponieważ trzeba się obronić, w razie czego może zagrać tą kartę heroiczną We Believe in the Cause, czy jakoś tak to się nazywało, która może zadać nawet 4 obrażenia w bazę, pokazując te 4 jednostki z 4 karty, przepraszam, 4 karty z topa. Tutaj Bright Hope od przeciwnika, ja szybko, inicjatywa. Oczywiście atakuję Bright Hope tylko po to, żeby wyleczyć 2 i spowolnić ofensywę. Tutaj nie wiem, czemu kanał mi się nie przygotował. O, jest przygotowany. Tak, mój przeciwnik od razu za 5. No i tak naprawdę mógłbym w tym momencie zagrać sobie spokojnie. Spokojnie mógłbym zagrać atak pattern delta. Tak, zaczęło mi, tu jest 6. Plus 3 to jest 9, tak? I tu jest 4 plus 2 to jest 6. No nie, to i tak by mi nie starczyło, także to nie miałoby sensu w sumie. No, na tą chwilę muszę zaatakować kanonem w takim przypadku. Tak, tak, no zdecydowanie mam 2 życia, muszę zaatakować kanonem i liczyć na to, że jak największy restor będzie. A żeby tutaj ochronić się przed ewentualnymi obrażeniami. Tutaj mieliśmy chyba jakieś drobne nieporozumienie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co się działo. Ja widzę, że przeglądam sobie też Discarda, bo zastanawiam się, czy nie pomoże mi tutaj w tej sytuacji Home One. I szczerze powiedziawszy, jeżeli zagrałbym jeszcze raz Home One'a i miałbym Fleet Lieutenanta, to czy nie starczyłoby mi w tym momencie na atak pattern, więc tak czy tak by mi to nic nie dało, żeby przeciwnika wykończyć w tym jednym ataku. Więc tak, no
Zdecydowanie Kanan. Kanan tutaj leczę jeden z karty, jeden z Ristora. No jestem na 4. No i w tym momencie mój przeciwnik pewnie weźmie inicjatywę. Jeszcze raz widzę tutaj, sprawdzam w międzyczasie, jak się przeciwnik zastanawia, czy cokolwiek może, mogę tu zrobić, ale nie, tutaj nie ma to większego sensu. Tutaj zastanawiam się właśnie, żeby go wystawić, ale tutaj mam właśnie jest tura przeciwnika. Tak, się tu zastanawiam właśnie, co jeszcze może zrobić. Sprawdza mi, co jednak mam tutaj w tym discardzie, co jeszcze bym mógł zagrać. Czy jest coś, co może mu zagrozić na tyle, że nie będzie w stanie tutaj nic więcej zrobić. No ma tą jedną kartę na ręce, zostało mu 4 zasoby. Tylko 4 życia zostało w mojej bazie, więc jest to prawdopodobnie wystarczające. Tak, on tutaj stwierdza, że pasuje. No i przeszukuje swoją talię discardu. Prawdopodobnie w poszukiwaniu za kartą, która mogłaby mu przyjść. No i pytanie, czy mu przyszło, jeżeli już rzucę mu Floyd Lightnant, no to w tym momencie to jest koniec gry. Tutaj miałby idealny top, ale nie przyszło mu z tego co. Tak, i teraz właśnie sprawdza, gdzie on by go miał. Także tutaj jest 1-1. Tam dość głęboko ten Fleet Lieutenant był. Tutaj mu to za bardzo nic nie pomogło. Nawet K2 mu nic nie pomógł. Także ewentualnie właśnie to przygotowanie tej karty w tamtej turze jeszcze by mogło coś pomóc. Szczególnie jeżeli miałby inicjatywę. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do trzeciej rozgrywki. Tutaj już jest ostatnia. O, tak, tutaj przetasujemy sobie tak. Zobaczmy, co tutaj jest. No ten start tutaj jest taki też nie najgorszy, no bo jest Marine, jest Wing Leader, jest Alliance i mam całkiem niezłe podejście pod Wedge'a. Jeśli bym usunął na przykład Rebel Pathfindera i wywaliłbym... Właśnie zastanawiam się, czemu nie wywaliłem Pathfindera. Zamiast zostawić jednak, spróbować iść w ten R, szczególnie, że... Aha, bo nie miałem Fleet Lieutenanta i bałem się I-Winga. Dlatego. No, tutaj mój przeciwnik zakrywa dwie jednostki, po dwie tego Bentika i Space Force Opsa. Z mojej strony jest Marine, ja tutaj oczywiście inicjatywa. Naprawiam karty, ten Launch składam Skirmisher. Szczerze powiedziawszy, tak, miało być to troszeczkę pod tematykę tych jednostek pojazdów naziemnych, ale przez na to, jak skonstruowane są talie moich przeciwników, to jest to bardzo ciężkie. No tutaj szybka wymiana z Bentikiem, mój przeciwnik od razu Tarkin Town, aby nie spowolnić. Ode mnie idzie Rebel Pathfinder. No i przeciwnik, wymiana z Pathfinderem. I ja biorę inicjatywę. No i tu się zaczyna problem, bo tak naprawdę w tej sytuacji no jest kiepsko. Jest bardzo kiepsko, bo nie mam nic, co bym mógł zagrać konkretnego w tej turze. Już nawet Wedge'a wyrzuciłem, bo w tej sytuacji mi się nie przyda, nic mi nie da. No i tutaj zaczynam, gdzie pewnie powiem pas, tylko po to, żeby troszeczkę przeciwnikowi zrobić taką, można powiedzieć, zasłonę dymną, tak? Że niby coś jeszcze mogę zagrać, natomiast coś, co by może go spowolniło. Natomiast no tutaj ten resupply
z mojej strony pójdzie i to może się zakończyć tragicznie, bo jedna tura, gdzie ja nie mam jednostek, mój przeciwnik ma już jedną jednostkę przygotowaną z potencjałem na drugą i z potencjałem na to, że wchodzi w następnej rundzie już Leia, no to to już jest bardzo ciężkie. No tutaj od razu widzę za 5 atak, no i ten mój resupply, no to przeciwnik właśnie tak się zastanowił dlaczego, ale no cóż, no nie byłem w stanie nic innego zagrać, on wziął inicjatywę, no i tutaj od razu wjedzie mi za 6 w bazę. No jak widzę kolejny resupply i zobaczyłem Sabinę, no to już raczej wiedziałem, że to będzie końcówka. Bo jestem na 14 życia, mogę zagrać Kallusa, który coś jeszcze tutaj spróbuje osiągnąć, ale wystawiam Herę, tak jak mój przeciwnik wystawia Leję. I ja w tym momencie, no co mogę zrobić? No, mogę spróbować zagrać Kallusa na Leję po to, żeby te Akademii Trainingi, które prawdopodobnie ma na ręce, żeby ich nie użył. I tutaj popełniam prawdopodobnie, tak, to jest chyba ten moment, gdzie jak na Conversion Lab używam. Tutaj chyba jakaś taka krótka rozmowa między nami. Co do tych Lilithandów, że jednak to jest dość, dość mocne kombo w tej sytuacji. No i tak, naprawdę to wiele mi nie zostaje. No mam 6 zasobów, mogę zagrać albo Sabinę i tak jest. No, tylko właśnie tutaj popełniam ten kolejny błąd, którego i ja, i mój przeciwnik nie zauważyliśmy. Mianowicie sam Kallus ma ambush. On ma sam z siebie zdolność, więc Conversion Lab, tutaj użycie tego Conversion Laba jest całkowicie zbędne, a wręcz nie wiem nawet, czy w zasadach jest możliwe, żeby jednostka dostała dwa razy zdolność ambushu. Ciężko mi powiedzieć. Prawdopodobnie nic tego nie zabrania, ale było to bardzo słabe z mojej strony. Szczególnie, że później by mi się mógł jeszcze ten Conversion Lab przydać. Natomiast tak, zdecydowanie mój przeciwnik teraz musi się zastanowić, czy będzie ładował Akademii Training w Leję. Bo on na pewno je ma 100% w tej sytuacji. Tak, zaatakuje 4 w bazę. No ja tutaj tą Leję prawdopodobnie dobiję, żeby tylko ją zakończyć i dobrać sobie kartę. Tak jest. Natomiast ten Wedge tutaj, no ten Wedge mógłby tutaj mi pomóc, tak naprawdę. Bo jednak to jest 5-5. Przeciwnik się zastanawia, z tego co każę, no zaraz mi wyjdzie C3PO. Będzie z taką obstawką sobie tym C3PO grał. No, na tą chwilę jedyne, co by mnie ratowało, no to właśnie ten Conversion Lab na przykład z Zebem. Jeśli doszedłby mi Zeb zamiast tego Wedge'a i ten Conversion Lab bym miał, no to w tym momencie tutaj mógłbym bardzo szybko pozbyć się właśnie tych dwóch jednostek. Natomiast no, patrząc na to, jak to wygląda teraz i jakie dojście przyszło, no to jest kiepsko, ale jeszcze będzie draw z mojej strony. Więc tak, mój przeciwnik stwierdza, że jednak inicjatywa, że tutaj nic nie chce zagrać. No ja tutaj szybko wyrzuciłem dwa razy Sabinkę, no bo nie ma sensu tak naprawdę trzymać dwa razy tej samej karty, szczególnie no, w takiej sytuacji. Tak, no i mój przeciwnik właśnie zaczyna od inicjatywy i nie wiem, czy on nie zacznie od 6 w bazę. To jest zasób 6. Tak jest. Ta 6 w bazę bardzo boli. Natomiast
Natomiast z mojej strony, co, nie mogę niestety zagrać pas. Bo jeżeli zagrałbym pas, to to jest automatyczna przegrana. Bo przeciwnik po prostu bierze inicjatywy i w następnym turze mnie wykańcza. I muszę coś zrobić. Muszę zagrać albo zasoby, albo atakować jednostkami. Najlepsze w sumie, co mógłbym zrobić, to zaatakować teraz Heron i dać ci jeszcze jeden zasób na Kallusa. Żeby po prostu spowolnić jak najbardziej całe tempo, ewentualnie zagrać Wing Leadera. I jeszcze wzmocnić sobie... I jeszcze sobie wzmocnić na przykład Kallusa. Tylko, że on by był wrażliwy wtedy i tak na Open Fire. Więc w sumie w Hera miałaby lepiej, bo miałaby 6 ataku. I zostałoby jej 5 życia, no. 5 życia. Ale decyduje się właśnie o tego Wedge'a. Nie wiem dlaczego, mogłem zagrać spokojnie tego Wing Leadera. Tutaj mój przeciwnik od razu zgadywał i zgadł od strzału. Natomiast tak, ja tutaj powoli eliminuję i właśnie daję tą szóstą na Wedge'a. No gdyby nie, tak naprawdę drag tego Academy Training, tego Conversion Lab'a, gdy on tego nie rozwalił, to możliwe, że no tutaj by się to inaczej potoczyło. Bo nawet jeżeli zagrałbym Wedge'a, to już by przeciwnik był stratny tą jedną kartę. Teraz mój przeciwnik wiem, że ma tego C3P o 3 z przodu. No i tak naprawdę obstawiam, że ma drugi Academy Training, który będzie mu dawał tutaj dużo, bo teraz on ma 7 życia i nie jestem w stanie go wyeliminować i wiem, że jak będziemy drugiego, no to to jest koniec. Tak, natomiast gdyby ten Wedge wtedy był, no to zostałby przy jednej jednostce. No i możliwe, że to by mnie w jakiś sposób tutaj uratowało. Ewentualnie gdybym właśnie zagrał Wing Leadera na Herę, to by mi pozwoliło tutaj coś więcej zrobić. Bo to ewentualnie, nie wiem, wyjść jeszcze Sabiną. Tylko spróbować zatrzymać tego przeciwnika trochę w szachu, a tak to niestety pokazałem, że zostały mi tylko 2 zasoby. No i niewiele mi się to już zda. Tutaj decyduje się zaatakować właśnie Fleet Lieutenanta, wymienić się z agentem Kallusem. No i liczę na to, że nie ma, natomiast no ma, więc ja biorę inicjatywę. No i jedyne, co tak naprawdę by mnie ratowało, to jakiś Sentinel. Bo mój przeciwnik ma na tą chwilę 10 życia na tym C3PO. Ach, tu niestety heca, przyszły 2 Wing Leadery. No i tak naprawdę na tym zakończymy. Zakończyliśmy trzecią rozgrywkę. Także tutaj 2-1 dla mojego przeciwnika. No nic więcej tutaj nie byłem w stanie zrobić. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze spostrzeżenia dotyczące tej rozgrywki. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i moc z wami.